Witam w kolejnym filmie. Jeszcze rosną żonkile, zaraz zacznie się czas, jeżeli chodzi o narcyzę. I przechodzę z motywem narcyzowym, zuaktualnieniem może, może już z takim w sumie rankingiem. Na pewno najprościej jest mi podać miejsce numer 1. Zrobię trochę inaczej. Na miejscu numer 3 narcyzę, które chciałabym poznać. Unikat narcyzowy L'Artisan oraz Narcyz Fragonard. Chyba jest nowość z tej marki, taka właśnie Narcyz. Tak mi przynajmniej się wydaje. Jak gdzieś coś przeglądałam, czy mi miałam informację, już nie pamiętam, gdzie, ale gdzieś było. Miejsce numer 2, Narcyz Hermès, który kiedyś mi się bardzo podobał. Przeszło mi. Natomiast miejsce numer 1, bez dwóch zdań, chyba na zawsze, Unikat Van Haligons. Skadrował z Wolfem. Z jednym widokiem, gdzie już zaraliśmy. Ostara Van Haligons, które mam, które uwielbiam, które są fenomenalnym unikatem tej marki. I jeszcze tą taką dawną aurą, dawną szkołą, jeżeli chodzi o Van Haligons, z różnych kwiatowości. Fenomenalna piwonia Peoniw. Ogólnie różne rośliny, że tylko doszliście bananowca, unikat amaranta. Mogłe przekwitają już magnolie. Można by się też było pokusić o ranking magnoliowy. I tutaj znowu, no miejsce numer 1 od razu wiem, miejsce numer 2 od razu wiem. A miejsce numer 3, wskażę zapach, który nie jest dla mnie jakąś świetną propozycją, ale naprawdę idealnie oddaje zapach pewnego gatunku magnolii, który wąchałam kiedyś od takiego spaceru wzdłuż, że powiem, różnych, takiego powiedzmy alejka magnoliowa w ogrodzie botanicznym. To były takie trochę włącznie magnolii, takiej magnolii z cytrusami, faktycznie jeden z gatunków magnolii tak pachnie, czyli taką cytrusowością magnoliową, i to jest magnolia, tak się nazywała Sunny Magnolia z La Nouvelle. Miejsce numer 2, piękne, a w zasadzie nie, to było miejsce numer 4, a miejsce numer 3, przepiękne kremowe zielone magnolie, czyli Magnolia Romana Odeita. Miejsce numer 2, piękne magnolie z frezjami, świeżość, taka wręcz wilgoć, dawne, ponieważ nowego nie poznałam, może się zmieniło, Reflection Amouage. A miejsce numer 1, połączenie trzech różnych magnolii, zapach świeżo, przy pięknych parametrach, Fuegia Agua Magnoliana w dawnej wersji, ponieważ też nowej wersji nie poznałam. Jeszcze w sumie dawna wersja Malene, gdzieś można by było ją plasować wysoko, może razem ex aequo z Reflection, dlatego że tam jest w sumie owoc porzeczki, ale też dopełniony aurą, takim połączeniem z magnolią. Także myślę, że można by było dać jako taki ex aequo jeden zapach, połączenie magnolii z frezjami w Reflection Amouage, a drugie to połączenie magnolii z pożyczkami z kolei w Malenie dawnej Fuegia, czyli dawna Amouage, dawna Fuegia. Miejsce numer 1 dawna Fuegia Agua Magnoliana. Miejsce numer 3 Odeita w dawnej wersji, ponieważ też nie sprawdzałam w nowej po zmianie szaty, bo chyba nadal zostało magnolia Romana, to nie wiem, czy nie zmieniono. Oraz miejsce numer 4, tak ciekawostkowe, jako zapach, gdzie faktycznie jest dany zapach magnolii z takiej, takiego